Czwartek, 11 dzień stycznia, Barbara Kasińska, zapraszam na Telefakty. Nietypowa interwencja na osiedlu. Czekaliśmy tutaj prawie pół godziny, nikt nie przyjechał. Wolontariusze poszukiwani. 28 stycznia na ulicę miasta wyjdzie 300 wolontariuszy. Abolicja dla zapominalskich. Czytelnicy mogą zwracać przetrzymane książki bez płacenia kary. Czwartkowe wydanie Telefaktów rozpoczynamy od zdarzenia, do którego doszło dzisiaj na osiedlu Ogrody. W potrzasku znalazło się zwierzę. W ogrodzeniu boiska przy ulicy Dziewulskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim dziś utknęła sarna. Świadkowie zdarzenia mówili, że zwierzę chciało przeskoczyć i zaklinowało się między prętami. Mieszkańcy nie zostawili sarny bez pomocy. Natychmiast zadzwonili pod numer 112. Ja doszłam, kiedy panie już poinformowały na 112 o wypadku. Zwierzę jest duże i pani powiedziała, pani dyspozytorka, że odpowiednie służby powiadomi. No, czekałyśmy tutaj prawie pół godziny, nikt nie przyjechał. Interweniowałyśmy jeszcze raz na Straż Miejską, ale myślałyśmy, że Straż Pożarna przyjedzie, bo tu trzeba szczepelki ewidentnie wyciąć, służba weterynaryjna. Obecność ludzi przejeżdżające ulicą Dziewulskiego auta powodowały stres u zwierzęcia. Sarna szarpała się, ale o własnych siłach nie mogła wydostać się z pułapki. Emocje udzieliły się też świadkom. Nie czekając na służby, spontanicznie zadecydowali o uwolnieniu zwierzęcia. Na miejsce przyjechała Straż Miejska i pracownicy Zakładu Usług Miejskich, ale zwierzę już uciekło między blokami. Mieszkańcom należy się pochwała za szybką i skuteczną pomoc. Ale warto też pamiętać, że tak bliski kontakt z dzikimi zwierzętami może być bardzo niebezpieczny. Zima to trudny czas dla zwierząt, jak się okazuje, nie tylko tych domowych. Pamiętajmy zatem o wsparciu i pomocy, na którą liczą także psy i koty w schroniskach. A o tym, jak zwierzęta radzą sobie w zimie, będzie można dowiedzieć się więcej już w najbliższą sobotę. Uciec, przespać, przeczekać – zwierzęce sposoby na zimno. Pod takim tytułem zorganizowane zostaną pierwsze w 2024 roku warsztaty w ramach cyklu Sobota w Muzeum. Uczestnicy w trakcie spaceru po rezerwacie Krzemionki dowiedzą się, jak zwierzęta radzą sobie w czasie, gdy temperatury są niskie, a świat przykrywa gruba warstwa śniegu. Uczestnicy poznają również odpowiedź na pytanie, czy pomagać zwierzętom w czasie zimy. W części praktycznej wykonają oni drewniane zawieszki z wizerunkami zwierząt. Sobotnie zajęcia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki tradycyjnie rozpoczną się o godzinie 11. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe. Chętni powinni się spieszyć. Ostatni dzień na zapisanie się to piątek 12 stycznia. Mróz nie odstraszył tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w proteście organizowanym przez Partię Prawo i Sprawiedliwość. Z Ostrowca wyjechało 3 autokary. W czwartkowe przedpołudnie, chociaż na dworze mroźnie, to w gorących emocjach wyjeżdżali na protest do Warszawy przed Sejm działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z powiatu ostrowieckiego. To nie ma znaczenia, kto rządzi. Nie można bezprawnie ustalać reguł naszego życia. Przyjdzie i to samo, co 8 lat temu zmarnował, zniszczył cały kraj, wysprzedał wszystko i teraz się to samo szykuje. No. Nie jestem też nie wiadomo jakim zwolennikiem danej partii, ale co to teraz w tym momencie się dzieje, też bardzo mi się nie podoba i czasami też no, boję się tak o dalsze losy. Manifestanci chcą protestować przeciwko bezprawnym, ich zdaniem, zmianom w mediach publicznych oraz działaniom wymiaru sprawiedliwości. W ogóle te wszystkie zmiany, na przykład aresztowanie tych dwóch posłów, bezprawne, mimo że był ułaskawieni prawomocnie przez prezydenta. I teraz to, przecież tak nie może być, niedługo przyjdą po mnie na przykład. Dopóki jeszcze możemy, to protestujmy i brońmy właśnie, aby te wolne media do nas wróciły. Nie mamy co oglądać, jedynie na internecie. Jak ktoś nie ma Republiki na kablówce, no to ja oglądam tylko na internecie. Dziś o godzinie 16 przed Sejmem odbędzie się organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość protest wolnych Polaków. Musimy
zrobić wszystko, żeby Donald Tusk przestał wykonywać rozkazy, które dostaje. Musimy zrobić wszystko, żeby Polska była naszym krajem, krajem Polaków. Dlatego ten nasz wyjazd, ta nasza spontaniczna akcja w całej Polsce nazywa się protestem wolnych Polaków, bo to my walczymy o Polskę. Drodzy Państwo, ci wszyscy, którzy mówili, że najważniejsza w kraju jest konstytucja, teraz tą konstytucją wycierają sobie buty. My na to nie pozwolimy. Organizatorzy spodziewają się kilkuset tysięcy uczestników z całej Polski. Z powiatu ostrowieckiego wyjechało do Warszawy 3 autokary. Na tą chwilę w samych autokarach mamy 135 osób zapisane, natomiast i potwierdzone w dniu wczorajszym wieczorem. Natomiast drugie tyle pojechało oczywiście własnymi samochodami. No, wiemy, że ludziom podczas tych 8 lat status się, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, status się poprawił, więc tych samochodów mamy też na tyle jako prywatne osoby, więc tam będą również ludzie z Ostrowca i z naszego powiatu, ale własnymi środkami lokomocji. Służby porządkowe w Warszawie przygotowują się do tego wydarzenia. Z wielu ościennych samorządów ściągnięto dodatkowych funkcjonariuszy policji, a przed budynek Sejmu wróciły barierki. Warunki drogowe są trudne, tym bardziej, że po południu w wielu miejscach zaczął padać śnieg. Dzisiaj do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło na węźle Brezelia. Do kolizji dwóch samochodów osobowych przy ulicy Zygmuntówka w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło w czwartkowy poranek. Policjanci wstępnie ustalili, że jadący od strony Ćmielowa 54-letni kierowca Opla przy próbie skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo poruszającej się 43-letniej kobiecie w Renault. W momencie kolizji zarówno mężczyzna, jak i kobieta byli trzeźwi. Apelujemy tutaj do wszystkich kierowców, aby uważali szczególnie w miejscach takich jak skrzyżowania, gdzie zmieniamy kierunek jazdy oraz redukujemy prędkość. Rejon skrzyżowań w tak trudnych warunkach atmosferycznych jest miejscem, gdzie należy zachować szczególną ostrożność i przede wszystkim czujność w obserwowaniu tego, co dzieje się wokół nas. Dlatego też prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdów jadących przed nami. Apelujemy również o to, aby odpowiednio wcześniej przygotować swoje auto do podróży i tym samym zapewnić sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego bezpieczną jazdę. Na 54-latka został nałożony mandat w wysokości 1100 zł. Na jego konto trafiło również 10 punktów karnych. 28 stycznia znów połączymy siły i gorące serca w rytmie największej orkiestry świata. Przygotowania do 32. finału ruszyły pełną parą. Sztaby rejestrują wolontariuszy. Dużymi krokami zbliża się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra Gorących Serc zagra również w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotowania do ostrowieckiego finału idą pełną parą. Sztab 90, jeden z najstarszych sztabów działających i najdłużej w Polsce, rozpoczął swoje prace już w październiku. Sztab został zarejestrowany w tej chwili. No, jesteśmy już na, można powiedzieć, na najwyższych obrotach, bo finał za niecałe 3 tygodnie. Na Ostrowieckiej ulicy 28 stycznia wyjdzie 30 wolontariuszy. Osoby chętne mogą się jeszcze zgłaszać do 16 stycznia do siedziby Ostrowieckiego Sztabu w OŚP. Jak co roku dzieci, młodzież i dorośli będą zbierać na konkretny cel. W tym roku to płuca po pandemii. Zakupiony przez Fundację Jurka Owsiaka sprzęt trafi na oddziały pulmonologii. Można finał wesprzeć również dołączając się do naszych aukcji na Allegro, albo licytując lub przekazując jakieś przedmioty. Pierwsze aukcje już wystartowały, już licytujemy. Będziemy licytować na pewno do kilku dni po finale, ale im więcej tych przedmiotów będzie, tym te aukcje będą się wydłużać. Można wesprzeć 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, również zakładając puszkę stacjonarną, czyli puszkę, która już od dzisiaj nawet może stać w punktach usługowych, sklepach, salonach, tam gdzie ktoś prowadzi działalność gospodarczą. Również od kilku lat przyjęta forma wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to e-skarbonki, czyli zbieramy przez internet do skarbonek wirtualnych i tam również można wpłacać datki. Licytacje prowadzone będą podczas koncertu i wielkiego finału, a ten odbędzie się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury, który notabene nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do Ostrowieckiego Sztabu mieszkańcy miasta przynoszą swoje prace czy pamiątki, by wesprzeć orkiestrę.
warstwami. To jest jedna warstwa, druga, trzecia. I to, pod spodem. I to wychodzi wtedy taki obraz. Jak co roku będzie można zlicytować gadżety orkiestrowe? Kubki, koszulki, czapki, kalendarze. Już mamy vouchery na słodkości, mamy na zabiegi kosmetyczne, do siłowni, więc można będzie zadbać też i o swoją kondycję. Będą również akcenty sportowe, no i oczywiście ogranicza nas tylko wyobraźnia w zasadzie mieszkańców i darczyńców to, co będzie do licytacji. Podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim zebrano 257 019 zł i 69 groszy. Pomagać można na wiele sposobów. Jedną z popularniejszych form jest organizacja koncertów charytatywnych. Jak Państwo pamiętają, takie wydarzenie zorganizowała Fundacja Zdążyć przed Panem Bogiem wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach. Zbierano pieniądze dla 2,5-letniej Amelki. Podsumowano rozpoczętą w grudniu świątecznym kolędowaniem akcję charytatywną na rzecz 2,5-letniej Amelki ze Starachowic. Organizatorami akcji byli Fundacja Zdążyć przed Panem Bogiem i Starosta Starachowicki. 9 stycznia, po miesiącu jeszcze licytacji w naszej grupie licytacyjnej Fundacji Zdążyć przed Panem Bogiem, zakończyliśmy wszelkie akcje związane ze świątecznym kolędowaniem dla Amelki TUS i podsumowaliśmy akcję, którą współorganizował z nami pan Piotr Ambroszczyk, starosta Starachowicki, i razem udało nam się zebrać 9 821 zł. 5 750 zł było zebrane do puszek, reszta pieniążków była zebrana już podczas licytacji w naszej grupie. Na naszej antenie często zachęcamy Państwa do korzystania z wypożyczalni w Ostrowieckiej Bibliotece. Jak pokazują statystyki, liczba czytelników rośnie. Ale niestety nie wszyscy dotrzymują terminów zwrotu książek. Teraz jest dobry moment. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosiła styczeń miesiącem abolicji książkowej i prosi o zwrot przetrzymanych książek. Przez cały miesiąc czytelnicy mogą zwracać przetrzymane książki bez płacenia kary. I oczywiście do naszej biblioteki głównej w Ostrowieckim Browarze Kultury można też przynosić przetrzymane materiały z innych filii naszej biblioteki. Jeżeli nie przeczytamy wypożyczonego egzemplarza w ciągu 30 dni, najlepiej termin przedłużyć. Możemy książkę prolongować, ale trzeba to zrobić albo telefonicznie, osobiście lub jeżeli czytelnik posiada dostęp do swojego konta przez internet, to może to również zrobić przez internet. Nieterminowy zwrot książek powoduje naliczenie opłaty za każdy dzień przetrzymania egzemplarza. Za dobę, za każdą przetrzymaną książkę system nalicza 20 groszy. Czytelnicy na ogół stosują się do regulaminu i w wyznaczonym terminie dokonują zwrotu wypożyczonych pozycji książkowych. Ktoś jest dobrze zorganizowany, umie czytać, lubi czytać, to nie ma takiej możliwości, żeby przekroczyć ten termin. My zawsze zgłaszamy, że przedłużymy i dostajemy przedłużenie. Abolicja książkowa dla spóźnialskich lub zapominalskich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu będzie trwać do końca stycznia, bez ponoszenia kosztów. Wczoraj odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego KSZO 1929, podczas którego zdecydowano o zmianach personalnych. W środę 10 stycznia odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. W obradach uczestniczyło ponad 100 członków stowarzyszenia. Odwołano dotychczasowy 3-osobowy zarząd i powołano nowy, w którego skład weszli Marcin Wróbel, Patryk Bielecki, Jarosław Sarna i Andrzej Szymański. Nowy zarząd ma nie ingerować w kwestie sportowe. Pozycja trenera Rafała Wójcika nie jest zagrożona. W najbliższych dniach ma odbyć się konferencja prasowa dotycząca najbliższej przyszłości klubu oraz planów jego rozwoju. Do tego tematu na naszej antenie powrócimy, bo teraz już regionalna prognoza pogody. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy opady śniegu na termometrach minus 6 stopni Celsjusza, wiatr północny o sile 40 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskale, warunki biometeo niekorzystne. Jutro w dzień opady śniegu, termometry wskażą minus 2 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna to minus 6 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni o sile 11 km na godzinę, ciśnienie 1025 hektopaskali, biometr niekorzystny. To była prognoza pogody.